Rozdział 7. Zalecenia przekazane przed zajęciem Kananu. Sprawiedliwy wyrok Boga nad ludami pogańskimi. Gdy Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów: Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków. Zalecenia przekazane przed zajęciem Kanaanu. Sprawiedliwy wyrok Boga nad ludami pogańskimi. Gdy Pan, Twój Bóg, prowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów: Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty. I wydaje Pan, Bóg Twój, Tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą i nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Widzimy to w rozdziale 7, wersetach od 1 do 2. Gdy czytamy o drogach Bożych z narodami ziemi w powiązaniu z Jego ludem izraelskim, to mimowolnie przypominamy sobie słowa psalmu 101. Łaskę i prawo opiewać będę, werset pierwszy. Widzimy przejawy wielkiej dobroci Bożej wobec Jego ludu ze względu na przymierze zawarte z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Widzimy także dokonanie sądu nad pogańskimi narodami jako konsekwencję ich nikczemnych dróg. W przypadku Izraela dostrzegamy bezgraniczną dobroć Bożą. W przypadku narodów Jego sprawiedliwość. Obie odbijają chwałę Bożą. Wszystkie drogi Boże, czy to w dobroci, czy też w sądzie, opiewają chwałę Jego imienia i po całą wieczność wywoływać będą uwielbienie Jego ludu. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Objawienie 15, rozdział 3 do 4 wersety. Właśnie w takim usposobieniu powinniśmy przyglądać się drogom Bożym. Niektórzy czytelnicy słowa dają się ponieść swoim uczuciom, przez co mają trudności, by zrozumieć rozporządzenia, jakie Bóg wydał odnośnie losu Kananejczyków. Nie potrafią pogodzić się ich z dobrocią Bożą. Nie umieją zrozumieć, jak to możliwe, że miłosierny Bóg daje swemu ludowi zlecenie, by wybili ostrzem miecza kobiety i dzieci. Takie osoby nie potrafią oczywiście przytaknąć z całego serca: sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Nie potrafią pojąć słuszności działania Boga we wszystkich Jego drogach, lecz krytykują Jego działanie. W swojej zuchwałości próbują ocenić czyny Bożego wymiaru sprawiedliwości za pomocą swych własnych ograniczonych przemyśleń. To, co nieskończone i wieczne, mierzą tym, co ograniczone. Jest to poważny błąd. Jako ludzie nie mamy prawa, by osądzać drogi Boże. Gdy krótkowzroczny śmiertelnik podejmuje się jednak tego rodzaju próby, zdradza swą zuchwałość. Słowo mówi: a usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje.
Jeżeli jednak szczery czytelnik ma naprawdę trudności z pogodzeniem różnorodnych dróg Bożych, to niech przeczyta Psalm 136, pierwszy werset, 10 werset do 22 wersetu. Zrozumie, że wieczna dobroć Pana wyszła na jaw właśnie przez zabicie pierworodnych Egiptu, jak też przez uwolnienie Izraela z niewoli, przeprowadzenie go przez Morze Czerwone, unicestwienie armii Faraona, jak też rozdzielenie ziemi obiecanej między plemiona Izraela. Wielu chrześcijan ma problemy ze zrozumieniem przesłania psalmów, jako że w wielu z nich wyrażana jest prośba o sąd nad bezbożnymi. Oczywiście, że mowa tych psalmów nie jest stosowna dla nas, chrześcijan, ponieważ Słowo Boże poucza nas, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, czynić dobrze tym, którzy nas nienawidzą i modlić się za takimi, którzy nas obrażają i prześladują. Nie powinniśmy jednak zapominać, że to, co nie pasuje do zgromadzenia Kościoła Bożego jako ludu stojącego pod łaską, było zgoła zalecone dla ziemskiego ludu Bożego, Izraela, który stał pod działaniem zasad rządów Bożych. Żaden duchowo usposobiony chrześcijanin nie wpadnie na pomysł, żeby błagać Boga o zemstę na jego wrogach czy bezbożnych. Byłoby to poważne zapomnienie jego chrześcijańskiego stanowiska. My powołani jesteśmy, by być żywym świadectwem o łasce Bożej w grzesznym świecie, by kroczyć w śladach Pana Jezusa, który był cichy i pokornego serca, by cierpieć w imię sprawiedliwości i nie sprzeciwiać się wyrządzanemu nam złu. Bóg dzisiaj okazuje cierpliwość względem świata. Słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak uczy Mateusza 5 rozdział 45 werset. Taki jest nasz wzorzec. I Pan napomina nas, byśmy byli doskonali, jak Ojciec wasz, nasz niebieski doskonały jest. Mateusza 5, rozdział 48, werset. Chrześcijanin byłby fałszywym odbiciem swojego niebiańskiego Ojca i sfałszowałby jego naukę, gdyby chciał postępować wobec świata zgodnie z zasadami sprawiedliwego sądu. Jednak już wkrótce, gdy Kościół Boży opuści tę ziemię, zamykając jednocześnie trwający dziś czas łaski, Bóg obejdzie się z tym światem w swej Bożej sprawiedliwości, osądzając narody zgodnie z tym, jak traktowały one jego lud ziemski. Wszystko musi przyczynić się do uwielbienia Boga, zaś naszym przywilejem jest rozpoznawanie dobroci Bożej oraz korzenie się przed Jego niezbadanymi wyrokami sądu w przekonaniu, że drogi Boże są dobre i słuszne. Z pewnością człowiek nie posiada zdolności, by pojąć je wszystkie w ich głębi, ponieważ to, co ograniczone, nie może objąć tego, co nieograniczone. W tym tkwi powód, dlaczego tak wielu ludzi błądzi. Próbują osądzać czyny Boże, nie myśląc wcale o tym, że leżą one daleko poza horyzontem ludzkiego rozsądku. Jak daleko Stwórca stoi ponad stworzeniem? Czy ludzki rozum jest w stanie zrozumieć tajemnicę działania Bożej opatrzności? Czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego nagle miasto pełne życia mężczyzn, kobiet i dzieci zalane zostaje w ciągu godziny przez strumień wrzącej lawy,
A jednak tego rodzaju wydarzenia stanowią tylko niewielką część tysięcy podobnych tragedii, które zarejestrowała historia ludzkości, a które wszystkie leżą poza granicami ludzkich możliwości pojmowania. Czy potrafimy je objaśnić? Czy wiemy, dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Czy naszym zadaniem jest to wytłumaczyć? Popadamy w zamęt myśli, jeśli nieco gorsza w niewiarę, gdy tylko zaczynamy w naszej ograniczoności i niewiedzy próbować objąć rozumem nieprzejrzane tajemnice dróg Bożych.